Na początku był bardzo nieśmiały, jak przybył do nas. Przybywał na kwarantannie, jak wiadomo, trzeba go było poobserwować, jak się będzie u nas aklimatyzował. Więc był taki nieśmiały w stosunku do pracowników, no nie było właściwie widać żadnej agresji. Jedynie co przy takim bliższym kontakcie można było zaobserwować, że tak jak niedźwiedzie. Stawał na tylnych łapach, przednie wyciągał i tam pomrukiwał swoimi dźwiękami, chciał odstraszyć tego przeciwnika czy rywala.